I dzień dobry, dziękuję bardzo, że mam tę przyjemność spotkania z panią, z panem, z bohaterką i z autorem książki. Jak Sylwia powiedziała, właśnie 14 portretów, ale nie jest to pierwsza książka tego cyklu, bo zacznę od tego, że w 2012 roku ukazały się aktorki spotkania. W 2015, czyli rzeczywiście świeżuteńka pozycja kilkumiesięczna i bardzo oczekiwana, wyczekiwana na rynku aktorki portrety. I z tego, co wiem, będzie ciąg dalszy, tak? Zapowiadasz aktorki odkrycia. To tytułem wstępu. Natomiast pani Małgorzato, chciałabym bardzo zapytać i dowiedzieć się, jak doszło do waszej współpracy i oboje państwa, czy trudno było przekonać panią Małgorzatę na rozmowy, na zwierzenia? Jak wam się pracowało? Wiem, że te spotkania odbywały się u pani w mieszkaniu. Gdybyście państwo zdradzili troszeczkę kuchni waszej pracy. Tak, rzeczywiście kuchnia była w użyciu. Łukasz do mnie zadzwonił i jak to Łukasz bardzo, bardzo miło, z taką dużą atencją i klasą zapytał się, czy zechciałabym być częścią jego książki, że tak sobie wyobraził. Więc ja powiedziałam, oczywiście natychmiast obiad u mnie i gadamy. Natomiast pani mówiła, że to jest ciepła bułka ta książka. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście prezentem, który w tym roku robiłam wszystkim na święta, to była ta książka. I nie mogłam, był wykupiony we wszystkich Empikach, we wszystkich księgarniach był wykupiony nakład. I panie z Podlady, jak przychodził transport, to ja prosiłam, żeby mi zostawiały tam 10 książek i one zostawiały mi z Podlady, dostawałam za kwiatek książki. Także no, rzeczywiście książka bardzo, bardzo była poszukiwanym prezentem w tym roku na święta. Cóż mogę dodać od siebie? Rzeczywiście to jest jakby projekt, który tak w pewnym stopniu, no, niezależnie ode mnie, zależnie od tego, że to jednak ja wymyślam koncepcję i dobieram rozmówczynię. Natomiast ta książka, o której wspomniałaś, Aktorki spotkania, to miał być rzeczywiście jednorazowy strzał w założeniu, dlatego że to nie był też mój pomysł, tylko wydawnictwo powiedziało mi, że oni by chcieli, żebym zrobił takie, i tu był, wydaje mi się, źródło sukcesu, jeśli można mówić o sukcesie, żebym zrobił nie wywiady, ale takie eseje wzbogacone o recenzje, o jakieś wykopiowania z wypowiedzi na temat aktorek, których za chwilę może już wśród nas nie być. I to było... Tak, chyba mowa, ale to o był pierwszy tom. Właśnie. Pierwszy tom. Pani Małgorzato, spokojnie. Zwracam uwagę, że kontynuuj. Rozmawiamy o książce pod tytułem Aktorki portrety, a nie Aktorki spotkania. 2012. Ale chodziło też o napisanie o postaciach, które są słabo opisane. I na tej liście była Mirosława Dubrawska, którą rzeczywiście nie zdążyłem się spotkać. Była Magda Teresa Wójcik, która zagrała Matkę Królów i potem zniknęła. Nie zdążyłem się spotkać. Była Nina Andrycz, była Krystyna Feldman. Jak wiemy, już pań rzeczywiście nie ma. Była Danuta Szaflarska. I inne nazwiska również, bo ja sobie wymyśliłem, że właśnie no nie ma co robić w najlepszym tego słowa znaczeniu, skupiać się wyłącznie na muzeum, ale czyli postaciach właśnie nieopisanych, których być może za jakiś czas nie będzie. Życzymy Danucie Szafarskiej dużo zdrowia, no ale też zobaczymy, jest w szpitalu. Potem mówiłem, że troszkę rzeczywistość na mnie aha, że ja to będę miksował, i dlatego się pojawiła już w tym drugim tomie i Ewa Błaszczyk, i Danka Stenka, żeby to nie było, że to nie tylko taki kontekst. I potem jak się ta książka ukazała, ku mojemu rzeczywiście zdumieniu, ja o tym mówię, bo wydawnictwo jakby od razu w to uwierzyło, ja mówię, no chyba wyście zwariowali, jaka promocja, przecież tego nikt nie kupi, bo może myślałem, że ja będę z własnych pieniędzy musiał dopłacać, jak oni jakieś tam zrobią milionowe straty tej książki. No i potem nagle zrobiło się, pamiętajmy, że to była pierwsza tego rodzaju książka na rynku, zrobiła się jakaś sensacja wydawnicza, okazało się mnóstwo recenzji, książka się właściwie cały czas sprzedaje, co jest ewenementem. Proszę państwa, usłyszałam w związku z portretami, że tygodniowo w Polsce ukazuje się 600 książek.
600 książek każdego tygodnia w tym okresie jesienno-zimowym. No zrozumcie Państwo, że przebić się z jakąkolwiek propozycją jest naprawdę trudno. Trzeba mieć oczywiście wydawcę, który zapewni... A wydawca jest znakomity, bo jest to znak. To jest znak. Wtedy to był świat książki. No i to mi dało do myślenia, że ta książka do dzisiaj się sprzedała chyba, nie wiem, jakieś 30 albo 40 tysięcy egzemplarzy. To ogromna, ogromna. To jest ogromny nakład. Sprzedaż. Cały czas ona jest jakby na rynku. No i ktoś mnie pytał, co jakiś czas, Łukasz, a kiedy drugi tom? No rzeczywiście lista was, wybitnych aktorek, bo to był dla mnie argument doboru. Mój szacunek, wartość aktorstwa, dotarcie do postaci, które nie są celebrytkami, które nie, ich popularność nie wynika z tego, że mizdrzą się do kamery albo są w tabloidach, tylko stoją za nimi znakomite osiągnięcia artystyczne. W związku z tym no pomyślałem, że rzeczywiście jest tyle fantastycznych dziewczyn, że to warto kontynuować i zrobić jakąś taką serię. Od razu przy okazji, kiedy się zdecydowałam na drugi tom, w którym Małgosia zgodziła się wziąć udział, to pomyślałam sobie, że zrobimy, no nie trylogię, bo to brzmi tak na puszenie, ale żeby to były rzeczywiście trzy części. I ta trzecia część to będzie doprowadzenie jakby do ostatnich lat. Czyli też mieszając, no bo pojawi się na przykład w tym trzecim tomie Małgorzata Hajewska-Krzysztofik czy Dorota Kolak, które spokojnie mogłyby być w drugim tomie. Tu się pojawiła Małgosia Zajączkowska, która też mogłaby być w trzecim tomie, albo Jola Fraszyńska, prawda? Więc to, tu się nie trzymamy tak bardzo metryki, ale jednak żeby... I wtedy i też o tym mówiłem mówiłem na spotkaniach autorskich, których już parę mam za mną. Jeżeli się ukaże ten trzeci tom, może to będzie już też koniec tego roku, zobaczymy, na razie robię wywiady, no to będzie już jakaś też opowieść o losie, wydaje mi się, że o mądrych, inteligentnych, fantastycznych kobietach, o Polkach, które radzą sobie z rzeczywistością, od Szaflarskiej, która mówi, że pamięta odzyskanie przez Polskę niepodległości. No może pamiętać, to jest jakby pierwsze jej wspomnienie, poprzez przedwojenne wspomnienia Niny Andrycz, która pracowała, zagrała w filmie Bodo przedwojennym, ten film nie został, kopie zniszczone, poprzez stalinizm, komunę, transformację, radzenie sobie z rzeczywistością, skończywszy na tym, co mają do powiedzenia, bo ten tekst już zrobiła na przykład Karolina Gruszka. I to akurat narzędziem, w cudzysłowie, są artystki, aktorki, bo one są plastyczne, rozpoznawalne, ale tak naprawdę to jest też taki mój pokłon kobietom w Polsce. Bo to są życiorysy. Tak, ale jeszcze, przepraszam, bo Łukasz przysłał mi do przeczytania to, co z naszej rozmowy ułożył. I czy jest coś, co bym chciała wycofać, coś osobistego, co powiedziałam, co mi ten ja przeczytałam i właściwie tam chyba żadnej zmiany nie było, prawda? Nie było tak. I ja myślałam, że to jest to. Po czym biorę książkę do ręki i okazuje się, że on to wzbogacił niesłychanie o rzeczy, o których ja w ogóle albo mi minęły, albo zapomniałam, że gdzieś w którymś wywiadzie coś powiedziałam. Bo właśnie, czy że sięgałeś do tylu to jest, materiałów dodatkowych, to jest prawda? Nieprawdopodobna praca, którą Łukasz wykonał, ale to jest coś takiego, że ja znając materiał, który on użyje w tym wywiadzie, nagle on jest tak wzbogacony, że dla mnie, czytając o mnie, ja sobie jakby siebie wzbogaciłam o coś. I to jest nieprawdopodobne. I to nie takie oczywiste rzeczy powybierał, tylko smaczki. I tutaj w kontekście filmu, na który też przy okazji zapraszamy na dzisiaj na godzinę 18:00, Noc Walpurgi, też kojarzę taki jeden fragment, którym chyba zaskoczył panią Łukasz, a mianowicie z wywiadu sprzed lat kilkunastu, wspomnienie o pani marzeniu, żeby być diwą. Tak, ja o tym kompletnie zapomniałam. To był wywiad, który robiła z tobą Dorota Stalińska, żeby było śmiesznie. Tak, ja o tym wspomniałam, ale kiedy usłyszałam, bo to jest tak, ja o tym zapomniałam, i jak usłyszałam, to sobie przypominam, kurczę, naprawdę tak było, że chciałam być diwą operową. Tak. No to cudowna współpraca, że można się na nowo z innych stron zobaczyć. Ale... Przepraszam, jest jeszcze jedna rzecz. Łukasz ma to do siebie, że z nim się rozmawia. To nie jest forma wywiadu, że on zadaje pytania, odpowiada się czy coś, tylko z nim się gada.
I to, a gadając, przechodzi się z tematu na temat, przerywa się, sobie mówi różne rzeczy, ale człowiek przestaje się kontrolować, tylko naprawdę jest jakby w zgodzie z tym, co w danej chwili chce powiedzieć. I to jest wspaniały rozmówca, no dlatego tyle powyciągał różnych rzeczy, nie w sensie plotkarskim, tylko że człowiek nagle sobie pewne pokłady uruchamia w sobie, bo z nim się normalnie rozmawia. Właśnie też chciałam zapytać o tę budowę, to już chyba pani odpowiedziała mi, takiego zaufania, właśnie stwarzania takiej atmosfery intymności, w której się właśnie rozmawia, prawda, w której się człowiek spotyka z człowiekiem, a nie właśnie robi wywiad. To zachwyca rzeczywiście w tej książce. A ja teraz przedstawię panią Małgorzatę raz jeszcze, którą poznałam dzięki tejże książce. Pani Margaret Sophie Stein albo Stein. I tutaj, no właśnie, dziękuję za tę piękną opowieść, bo tutaj poznajemy panią z jednego, ja tak sobie roboczo wyobrażam, z trzech etapów pani życia. Do stanu wojennego, w Ameryce i później po powrocie w Polsce. I to, co się działo w Stanach Zjednoczonych z pani, mówię o stronie zawodowej przede wszystkim. To naprawdę fantastyczne rzeczy, o których bardzo, bardzo niewiele wiemy, bo jest pani jedyną aktorką, nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ja się przyznaję, że nie wiedziałam, że jest jedyną, która grała w filmie Woody'ego Allena Strzały na Brooklynie. I przepraszam, Strzały na Broadwayu. Pracowała pani z Glenn Close, która to chciała z panią pracować, która to kontaktu z panią szukała. To pani odmówiła, czy nie przyjęła roli w Podwodnym świecie Kevina Costnera. Tych no, fenomenalnych sukcesów, należy tak powiedzieć, jest więcej. Opowiedzcie państwo o tym, właśnie w formie tego, jak się pani pracowało. Przecież i teatr, Broadway, prawda, to już nie pomyliłam. Bardzo proszę się z nami podzielić, bo no właśnie, tego brakuje, tej opowieści o pracy i wielkim sukcesie pani tam. Mnie się tak przydarzyło, że ja się byłam w Paryżu, bardzo zakochałam się i postanowiłam, nie interesowało mnie gdzie, tylko żeby być z moim mężem. On chciał jechać do Stanów, ja pojechałam do Stanów, chciałam założyć rodzinę, mieć dziecko i w ogóle nie myślałam o pracy w Stanach, bo no, wydawało mi się to niemożliwe. I zdarzyło się tak, że Agnieszka Holland jadła obiad z Polem Mazurskim, dowiedziała się, że on chce robić Wrogu według Baszawisa Zingera, zaproponowała mnie i właściwie resztę to już jest w książce, więc też nie będę za dużo opowiadała, ale Agnieszka właśnie pojawia się w moim życiu w kilku takich momentach i gdzieś tak delikatnie pcha mnie w pewnym kierunku. Na co dzień nie mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, bardzo się szanujemy i lubimy, ale pojawia się właśnie i gdzieś tak mnie popchnie w pewnym kierunku i tak dalej sobie żyję w tym kierunku, w którym ona mi wyznaczyła. Więc to są takie ten. Natomiast ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tej książce, że ja przeczytałam i znam przecież wszystkie koleżanki, które są w tej książce opisane. Znamy się bardzo dobrze, bo pracowałyśmy razem. Znamy się prywatnie, znamy swoje radości i bolączki. I o każdej z nich dowiedziałam się czegoś nowego i w inny sposób na nią spojrzałam. I to wydaje mi się jest niebywałym sukcesem, bo jeżeli się kogoś naprawdę dobrze zna, czy to z garderoby, czy z filmu, siedzi się razem i już wszystko wiadomo i nagle okazuje się, że jest to nowe spojrzenie na tą osobę, no to jest to duża wartość właśnie tych wywiadów, esejów Łukasza, nie wiem jak to nazwać właśnie. Ja jeszcze chciałam dodać a propos Małgorzaty Zajączkowskiej, że rzeczywiście wydaje mi się, że my zdecydowanie za mało wiemy na temat jej dokonań zagranicznych zwłaszcza, dlatego że no, to też jest jeden z momentów, o których rozmawiamy w tej książce, jeden z tematów. Kiedy odnosiła Małgosia sukcesy w Hollywood, często się pojawia to jest taki wielki mit o osobie spoza Ameryki czy spoza obszaru anglojęzycznego, która
wybija się w Stanach Zjednoczonych. To jest, znając trochę te realia, Małgosia znaje dużo lepiej ode mnie, to jest prawie niewykonalne. To jest od razu get nawet dla wybitnych Franów. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego kariery w Hollywood nie zrobiły Sophia Loren, Catherine Deneuve czy Isabelle Huppert, chociaż, czy Juliette Binoche. To są od czasu do czasu bardzo rzadko i na zasadzie gościnnych występów, bo to jest jednak rynek zarezerwowany dla osób bez akcentu czy bez śladu akcentu, którzy, no pewnie temat jest szerszy i może nie ma sensu tego drenować, natomiast to, co udało się osiągnąć Małgorzacie, czyli przede wszystkim jej wybitna kreacja w filmie Mazurskiego, której tu wspomniała, również można anegdotycznie, bo to bardzo zabawne historie, czyli fakt, że wszystkie gazety hollywoodzkie rozpisywały się o tej roli, o tym, jak jest zagrana, że właściwie myślę, że więcej niż byś dostała tę nominację do Oscara, bo wszyscy cię typowali, ale potem rozgorzała się właściwie awantura w mediach amerykańskich. Najwybitniejsi krytycy pisali, jakim prawem Akademia Filmowa, tam zresztą zagrała i Angelica Houston i Lena Olin, to była doskonała obsada, mogła pominąć tę rolę. A potem jej decyzja, żeby właśnie nie brać podobnych ról, czyli osób z polskim... Tak, i właściwie nawet zapoczątkować jakąś taką banicję, która zresztą trwała krótko. I też kolejne propozycje, które były niezwykle atrakcyjne. No mówimy o spektaklach, na które przychodziły na Broadwayu, o którym wspomina się, na przykład przychodziły największe gwiazdy, Nicole Kidman na przykład, o współpracy z Glenn Close. To są rzeczywiście rzeczy niezwykle ważne, o których Woody Allen, no tak, u którego Małgosia pracowała. I to był też jeden z moich radości tego spotkania, bo nawet pamiętasz, byliśmy w jakimś pytaniu na śniadanie razem, czy w jakimś programie i właśnie nikt prowadzący, no nie wymagamy jakby głębi intelektualnej, jej nie otrzymujemy zresztą w tych programach, ale skoro się zaprasza Małgorzatę Zajączkowską, właściwie chodziło tylko o to, żeby Małgosia odpowiedziała pytanie, czy on jest pedofilem, czy nie jest pedofilem, prawda? To było jedyne pytanie sformułowane i właśnie nic więcej prowadzących nie interesowało. Więc właśnie mnie chodzi o to w tej książce w ogóle i w przypadku opowieści tego rozdziału poświęconego Małgorzacie Zajączkowskiej, żeby opowiadać o pracy. Praca wynika z życia, więc my też o życiu rozmawiamy. Ale bo to są nadzwyczajne odkrycia, żeby zobaczyć właśnie, tym bardziej, że akurat nasza rozmowa ma to z tym, rzeczywiście pisząc się śmiałem, bo to jest przesycone taką radością życia. Czasami to są straszne historie, jak ty na przykład, może opowiedz państwu, jak się znalazłaś w tych Stanach i to rzeczywiście ja umierałem ze śmiechu, jak to pisałem. Pierwsza noc na Bronxie, tak? Znaczy przyjechaliśmy do Stanów i pierwsze co zrobiłam, jeszcze ci o tym nie powiedziałam, w Nowym Jorku wylądowałam i lotnisko, olbrzymie lotnisko i milion ludzi na tym lotnisku, jeden przy drugim i mój mąż przy sobie miał paszporty, ponieważ jestem roztrzepana i on mówi, to ja je wezmę, jak już przeszliśmy przez bramkę, miałam paszporty, ja się natychmiast zgubiłam. Nie mam przy sobie jednego dolara, nie mam paszportu, po angielsku mówię, no średnio i nie widzę, i mam minus 6 dioptrii, nie widzę nic, bo żeby ładnie wyglądać, byłam bez okularów. I nie widzę nic i tylko przechodzą ludzie i to po prostu ten. I nagle słyszę taki rozpaczliwy z drugiego końca: Misiu! To był mój mąż, który mnie wołał. Znaleźliśmy się i pierwszą noc spędziliśmy, pojechaliśmy do jego przyjaciółki z liceum na Bronx, gdzie bała się wchodzić policja, ona tam akurat mieszkała, ponieważ studiowała muzykologię, a jej narzeczony Amerykanin studiował w Akademii Muzycznej fortepian. Mieszkanie wyglądało tak, że na środku takiego pół slumsu stał stary Steinway. Nie wiem, skąd oni wytrzasnęli tego Steinwaya, gdzie Dawid ćwiczył.
Nie wolno było zamykać drzwi na klucz, ponieważ sąsiadem był z wojny w Wietnamie weteran, który był trochę... I nie lubił, jak były drzwi zamknięte, a w nocy chodził i z latarkami sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Radzili nam, żeby po 5 już nie wychodzić z domu, bo można już nie wrócić. Tak. I to była taka noc upałów, bo to był, myśmy przyjechali tam 4 czerwca, że ja nie mogłam spać, nie mogłam się położyć, bo mnie parzyło prześcieradło. Ponieważ to jest 50 stopni upału plus 90% wilgoci. Ja nago siedziałam tak na takim drewnianym krześle, żeby mi się nic nie dotykało. Ja sobie myślałam, to chyba nie jest kraj dla mnie. Ale więc później się to początek. Zmieniło. Tak, potem się to zmieniło, bo z tego strasznego Bronxu wzięliśmy swoje czeskie walizki z Dermy i dostałam na 7 miesięcy mieszkanie u pani Barbary Johnson. Ale przepraszam, żeby do pani Barbary zadzwonić, to jeszcze pani się zaprzyjaźniła z Krystianem Zimmermanem. Nie, ja się przyjaźniłam z Krystianem i jego żoną w Paryżu i od nich dostałam telefon właśnie, do pani Johnson. Zadzwoniłam, ale właśnie i z tego właśnie przed 5 po południu przeprowadziliśmy się do mieszkania w Ghostbuster Building na koło Central Parku, gdzie nade mną mieszkał Calvin Klein i rano w windzie mówił mi hi. I tak, że ja nie miałam $1, ale spałam pod Van Dijkiem. Także naprawdę życie dosyć ciekawe. Ja chciałam zapytać o ten teatr, bo z tego, co zdołałam wyczytać, ale też czego się można łatwo domyślić, to bardzo duża odwaga jednak, żeby stanąć na deskach teatralnych Broadwayu jako mimo wszystko przybysz, prawda? Tak, ale wie pani co, to teatr się zdarzył, bo mnie krew zalała. Z moim agentem byłam umówiona, że telewizja, film, ale oczywiście nie ma mowy o teatrze, bo nie czułam się, żeby na tyle mocno jeszcze z angielskim, w ogóle sobie nie wyobrażałam, żeby stanąć przed publicznością. I byłam na przyjęciu, gdzie była taka moja sąsiadka z czasów mieszkania u Barbary Johnson. To była węgierska aktorka, która była żoną literata, który napisał Mesz. I ona mówi, jesteś aktorką, zrobiłaś film, no to super, cudownie, no ale teatr stoi przed tobą zamknięty. Jak ona to powiedziała? Ja myślę sobie, nikt mi nie będzie mówił, co przede mną jest zamknięte. Następnego dnia zadzwoniłam do swojego agenta i ja mówię, wiesz, spróbuj teatr. Jakby coś było w teatrze, to ja jestem gotowa, żeby spróbować. On był na tyle mądry, że nie powiedział mi, że to chodzi o Broadway. Nie chciał pani przestraszyć. Prawdopodobnie. I powiedział, że to jest, a to było w downtown, gdzieś w jakiejś takiej piwnicy, audition, więc zdjęcia próbne, więc przyszły pierwsze zdjęcia próbne. Jeszcze było śmieszne, że ja zawsze sobie wyobrażałam, że reżyser to musi wyglądać tak jak jakiś z Broadway, znaczy w ogóle teatralny reżyser w Ameryce to musi jakoś tak wyglądać. I taka skupiona, jeszcze powtarzam te linijki, przychodzi jakiś taki młody chłopak, zszedł z roweru w cyklistówce, wyglądał jak ten doręczyciel takiej poczty. I mówi do mnie, cześć, denerwujesz się, jesteś ten. I ja myślę, co go obchodzi, co ja tutaj robię? Bo ja byłam przekonana, że to jest właśnie ten taki, co przynosi paczki. No i weszłam i okazało się, że to jest reżyser tego przedstawienia. Po czym przeszłam pierwsze eliminacje i powiedział mi agent, że absolutnie jesteś w drugiej eliminacji i że chcą cię widzieć na drugiej eliminacji. Druga eliminacja wyglądała tak, że już był stół z suknem i za tym siedziały tak zwane suty, czyli garnitury. To znaczy inwestorzy i producenci już siedzieli, oglądali.
Ja byłam już strasznie zdenerwowana. Dalej nie wiem, że chodzi o Broadway, ale byłam tak zdenerwowana, że już czytał ze mną Frank Langella, który miał grać główną rolę. A on czytał z aktorami, bo on miał tak zwany casting approval, czyli on się musiał zgodzić, żeby osoba była w przedstawieniu, w którym on gra. A ja grałam, przepraszam, ze szwedzkim akcentem. I doszło do tego, on siedzi naprzeciwko mnie, ja nie mam pojęcia, że to jest on, tylko jest jakiś duży facet w białej koszuli i czarnych dżinsach. I ja tak siadłem się skupić, żeby trafić w tą dobrą nutę tego szwedzkiego akcentu i to widocznie długo trwało. Bo on mówi, długo tak będziemy czekali, a ja nie wiedziałam, że to jest on. I powiedziałam, aż będę gotowa. I jemu się to strasznie spodobało. Także niewiedza czasami daje straszną siłę, bo gdybym wiedziała, że to jest Frank Langella, to bym stała na baczność. A jemu się właśnie podobało to, że ktoś się go nie boi, tylko idzie po swoje. Więc to są takie naprawdę bardzo, bardzo śmieszne historie i zabawne, może nie tyle śmieszne, ale zabawne, które towarzyszą, ale wydaje mi się, że każdy ma takie historie, tylko to zależy od tego, jak się na życie patrzy. I co się z tego życia potem pamięta. Czy one pamięta. Się okażą zabawne, prawda? Czy ktoś się pamięta, bo było też bardzo dużo przykrych, bardzo, bardzo historii, no takich bardzo trudnych, ale ja wolę pamiętać te fajne. W tej książce, zresztą mówiłam Łukaszowi, dla mnie najpiękniejszą historią, która mnie najbardziej poruszyła, jest historia Igi Cembrzyńskiej. Jest po prostu zgadzam fenomenalnie napisana. Zgadzam się. No bo to są właśnie takie niespodzianki, na które jesteśmy przygotowani albo nie jesteśmy przygotowani, bo no ja mogę się przygotować, mogę mieć wiedzę. No pracuję na to całe swoje zawodowe życie już od dawna. Także sporo rzeczy wiem, natomiast nie robię jakby aktualizujących aneksów. I do pani Igi Cembrzyńskiej ja się wybierałem Znaliśmy się od lat, przecież ja pisałem o niej z Andrzejem Kondratiukiem, pisałem o niej wielokrotnie, robiłem parę wywiadów z nadzieją, że będzie tak jak zwykle, czyli będzie radośnie, będzie bardzo przyjemnie, powspominamy, napijemy się winka, będzie uroczo. No nie było uroczo, było bardzo, bardzo smutno, było przejmująco, miejscami było uroczo. I tak jak sama pani Iga jest bardzo chora, nie była też już na promocji tej książki, jest w złym stanie, ale ona zresztą tak ten tekst potraktowała i przy autoryzacji to potwierdziła, jeszcze po promocji naszej, rozmawiałam z panią Igą, mówiła, że tak traktuje to jako taki swój trochę testament, coś co chciała zostawić nas z taką swoją opowieścią o życiu, więc no, na to nie mogłem być przygotowany, więc musiałem też dostosować się jako prowadzący to spotkanie, które trwało wiele godzin z panią Igą, do tego, w jakiej ona była kondycji, to co tak naprawdę chciała nam, państwu, czytelnikom powiedzieć. Tak, ale zostaje obraz nie kobiety, która się żali, tylko wielkiej artystki. To jest coś, co mi zostało właśnie, że w tym wszystkim Iga dalej pozostała wielką artystką. I silną kobietą. I silną kobietą, tak. Ja w ogóle chciałam zapytać ciebie, to takie pytanie, które muszę zadać, nie chcę z nim czekać. Z czym ty zostałeś po tylu spotkaniach z kobietami? Bo zdaje się, Zofia Kucówna ci powiedziała, że jesteś pierwszym, który się zainteresował aktorkami, artystkami, kobietami, tak? Pod kątem ich zawodowym, ale też takim ludzkim. Co tobie dały te spotkania? Bo myślę, że no musiały bardzo wiele. Nie wiem, czy pierwszym, ona rzeczywiście tak powiedziała, być może, na pewno w takiej wersji popularnej, pewnie jakieś naukowe rzeczy, czy pseudonaukowe powstają. Natomiast pani rzeczywiście, Zofia, ja to piszę, o tym wspominam o tym we wstępie, zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, ja to zapamiętałem i rzeczywiście ona jakby mi też, zresztą to też ciekawe, bo Zofia Kucówna teraz, jak dzwoniłem po przeczytaniu tej książki, też mówiła, że Zajączkowska, no to jest po prostu moja uczennica, bo tobie jakby żartowałeś, że jesteś drugą. A jak przyszłam do teatru, to ludzie mówili, ponieważ myśmy miały tak samo ścięte włosy i miałyśmy coś bardzo wspólnego i ludzie mówili, że tak naprawdę Zajączkowska to jest córka Kucównej
i Hanuszkiewicza, tylko nie bardzo wiadomo, ale nie chcą o tym mówić. I pamiętam, listonosz przyszedł do mojej mamy, przyniósł coś i na stole leżała gazeta z pierwszego przedstawienia, jeszcze byłam w szkole teatralnej i listonosz tak się nachylił, powiedział do mojej mamy: o, córka Kucównej. A listonosz mnie nie znał, ponieważ ja nie mieszkałam z moją mamą. No i ledwo uszedł z życiem. No wyobrażam sobie. Także... No w każdym razie Kucówna do mnie zadzwoniła i mówi tak: panie Łukaszu, ja już drugi raz czytam spotkania i mówi: wie pan co, mnie się tak, ta książka bardzo podoba, ale powiem panu dlaczego. Dlatego, że do tej pory, jeśli powstawały tego rodzaju zbiorowe opowieści, to były jednak nakierowane na mężczyzn. Pisano o wspaniałych kolegach, o Hanuszkiewiczu, o Łomnickim, o Jarockim, o Grzegorzewskim, o Cybulskim i tak dalej. Bardzo dobrze, bo im się to należy. Natomiast o nas nikt nie pisał. Pan jest pierwszy, a myśmy cały czas byłyśmy bardzo ważne. Nie ma właściwie spektaklu, nie ma filmu bez kobiet. Myśmy ciężko pracowały i pan daje nam głos. Pan nam pozwolił powiedzieć to, co mamy do powiedzenia. Pozwolił nam przemówić, jak to określiła pani Zofia. I bardzo za to panu chciałam podziękować. Tak jak mówię, no, odpowiadając już wprost na twoje pytanie, to się oczywiście ktoś za mnie, los za mnie zdecydował, bo taki telefon z wydawnictwa, który akurat do mnie się zwraca, żebym ja pisał akurat o paniach i że to tak trafia w punkt. No to jest, ja uważam, że takie zbiegi okoliczności, one są ważne, że we właściwym czasie, we właściwym miejscu ktoś za nas decyduje. To jest tak, że oprócz talentu trzeba łód szczęścia, bo chyba inaczej... Tak, chyba szczęściu tak. Trzeba pobóc też. Chyba tak. No to są... No tego mi nikt nie zabierze. Gdyby te książki były klapami, gdyby miały złe recenzje, gdyby się nie sprzedawały... Oczywiście ja sobie tak mówię, spokojnie mówić, bo jest inaczej, więc to jest też taki komfort, ale no to dla mnie, no słuchajcie państwo, jak się spędza całe dnie właściwie z Jandą, z Zajączkowską, z Cembrzyńską, z Barańską, z Szaflarską, z Andrycz, z... no przecież no, nie chcę nikogo pomylić, akurat w tym tomie Barbara Kraftówna, ale w tym tomie Barańska, Cembrzyńska, Bożena Dykiel, no to jest spotkanie, Fraszyńska, Janda, Maja Komorowska, to też jest spotkanie. Emilia Krakowska, Anna Radwan, Dorota Segda, Grażyna Szapołowska, to też. Marzyna Trybała, Małgorzata Zajączkowska, Magdalena Zawadzka, Janna Żółkowska. W pierwszym tomie było jeszcze więcej, bo było 20 pań, tu jest 14. No to no, rozmawiamy z najważniejszymi nazwiskami. I to, co się wydarzyło wtedy w kinie Atlantik, że na jednej scenie obok mnie pojawiły się Barbara Kraftówna, Marta Lipińska, Małgorzata Zajączkowska, Marzena Trybała, Magdalena Zawadzka, Grażyna Szapołowska, Bożena Dykiel, Jola Fraszyńska, Ewa Dałkowska, Emilia Krakowska. Nie wiem, czy kogoś pominąłem, ale no, to jest taka plejada. I wszystkie panie, wy, nawet prowadził to świetnie Remigiusz Grzela, który nawet starał się na jakieś różne tematy, wy wszystkie chciałyście o mnie mówić. Tak, ale to jest jeszcze coś takiego, że, bo aktor musi mieć coś w sobie, to znaczy nawet jeżeli nie chce się popisywać, to się, jak jest scena i mikrofon, się nagle włącza coś takiego, że chcemy zaistnieć. Bo po to jesteśmy. I teraz opanować nas. Ile nas tam było? 11. I każda jest z koleżanką, ale chce być zauważona. Ty siedziałeś, natomiast dla Remigiusza ja miałam duży szacunek, że nas opanował. Bo to każda chciała coś powiedzieć, coś zaistnieć, być dowcipna, nie szablonowa. No, tam... No, złośliwi koledzy mówią, że Łukasz ma ciągle wokół siebie najpiękniejsze, najwspanialsze polskie aktorki i że... Chętnie się fotografuje. I chętnie się z nimi fotografuje. I wkleja na fejsa. No to niech zazdroszczą.
Ale temu towarzyszyło bardzo, bardzo dużo pracy. Ale i jednak jedna rzecz, o czym Małgosia mówiła na tym spotkaniu, to muszę powiedzieć, to było Remek pyta Bożenę Dykiel. To jest prawda, naprawdę, to jest piękna, anegdotyczna historia, że no, Łukasz rozmawiał w różnych dziwnych miejscach z panią Bożeną Dykiel, spotkał się w salonie fryzjerskim. Tak było. I pani Bożena z tą swoją taką energią mówi, no i co? I fajno było, i super, i co? I źle nam było? Na co prosi o głos Grażyna Szapołowska, siedząca obok, i mówi tym swoim głosem, myśmy rozmawiali w Bristolu. Na co widzę, że Bożena Dykiel niezadowolona z tej wymiany słownej i mówi, a co, ale co? Że nam źle było, ciacho było, kawa była, wszystko było dobre. Przecież nie pod suszarami żeśmy rozmawiali. Grażyna Szabowska znowu prosi o głos i mówi, tak piliśmy szampan. No to rzeczywiście trudno było. Dynamika jeszcze była genialna to. Proszę powiedzieć, czy mogę komuś oddać z Państwa głos? Z pań, z panów? Ja do pana Łukasza mam pytanie. Rozmawia pan z wieloma gwiazdami naszej sceny i kina. I proszę mi powiedzieć, na pewno przygotowywał się pan do wywiadu. Musiał pan zbierać materiał o każdej aktorce, prawda? Ale czy było dla pana coś pewnym zaskoczeniem, coś pewnym nową? Wypowiedzi? No ja myślę, że tak naprawdę to większość tych spotkań, bo to Małgosia mówi, że przeczytała swoich koleżankach, które doskonale znała, ale zaskoczyło ją wiele rzeczy. No mnie tym bardziej. To znaczy, może to też dlatego, że ja nie przychodzę z jakimś takim gotowym wyobrażeniem. Nie mam tego, na szczęście może. To znaczy nie chcę być też tak hiperperfekcyjnie przygotowany, w sensie, że ja mam jakąś kartkę z napisanymi pytaniami, które odczytuję. To zawsze jest takie, Małgosia mówi, gadanie. Niemal w każdym przypadku mnie to zaskakuje i tej pierwszej książki, i tej trzeciej, która się ukaże, bo już jestem po rozmowach i z Kuleszą, i z Majką Ostaszewską, i z Jowitą Budnik, i tam z kilkoma innymi wspaniałymi dziewczynami. To zawsze jest coś takiego, co mnie zdumiewa nawet. Ja staram się jakby nie okazywać takiego zdumienia, zaskoczenia, ale to są, no i jednak ja robię bardzo różne rzeczy zawodowo, no nie zajmuję się tylko pisaniem książek, ale rzeczywiście różne rzeczy łączące się ze sztuką, z teatrem, z kinem, bo ja łączę akurat, co też jest myślę nie bez znaczenia, zwłaszcza dla bohaterek pierwszego i drugiego tomu, dla których niezwykle ważny jest teatr. W tym pierwszym tomie to właściwie wszystkie panie, no z Krystyną Feldman rozmawiałem, to ona w ogóle mówi, no ten Nikifor, no tak, ale mówi, pozostałe 100 ról, no to bez sensu, my mówimy o teatrze, ona mi mówiła. To był taki etos, prawda, że tylko teatr i właściwie nic, i to jeszcze taki teatr objazdowy, tak jak żeby jeździć z miasta do miasta, to była tego rodzaju etos zawodowy. Natomiast zaskoczeniem i takim odkryciem są dla mnie właściwie wszystkie te opowieści. Ja nie mówię, niektóre w mniejszym, inne w większym stopniu. Niektóre panie są bardzo otwarte i nie mają z problemu z mówieniem. Inne panie, oczywiście nie będę wymieniał nazwisk, są jakby bardzo uważają, co mogę zrobić. Niektóre są totalne zaskoczenia. Ja na przykład spotkałam się z Mają Komorowską, która przez 2 godziny ze mną rozmawiała, albo dłużej. Też było niezwykłe spotkanie, czego chyba nie ma w książce, ale bo przyjęła mnie taka, nie wiem, czy ty miałaś z nią zajęcia, czy nie, czy jeszcze nie? Nie, ale ja uczyłam w szkole, jak Maja uczyła. I no to jest legenda, ona jest tak kolorową osobą, że opowiadali mi studenci, którzy byli, że ona przychodzi i powiedziała, jak dzieci, Boże, dlaczego wy siedzicie tak po ciemku tutaj, przecież zapali światło. I mówią, pani profesor ma ciemne okulary. Naprawdę? O Jezu, dziękuję.
Ma jest nieprzytomna. No słuchajcie, więc ja przyszedłem do niej do domu. Tam opisuję w ogóle historię z zupą. To państwo sobie może przeczytacie, bo ona, że zupę... W ogóle nie wie, ona mówi, ja wiem, że... Nie potrafię tak moją Gosię naśladować. Ja wiem, że ty nie lubisz, wiem, że na diecie wszystko wiem. A musi, no dyniowa musi być, no musisz. Dyniowej nie ma innej, no nie ma innej. A musisz zjeść, no nie ma innej. I ja tak usiadłem, mówię, nie tu, chodź tu. Więc tutaj musiałam mieć. I ona mnie przyjęła, taki koczek miała, buty na takich lekko, takich, z takim podwyższeniem. No i rozmawiamy, więc po jakieś 30 minut minęło i tak jeden pantofel poleciał na drugi koniec. Rozogniła się jakby w rozmowie. Potem po kolejne minęło pół godziny, wchodzimy w Grotowskiego, widzę, że drugi został kopnięty, już jest na bosaka, Maja Komorowska. A wreszcie już jakby w rozognieniu, jak już wchodzimy do ten, to wzięła jakąś szpilkę, rozwaliła ten koczek, cała się... No ale rzeczywiście nagrane było tego mnóstwo materiału, no i ona, a to jest bardzo kategoryczna osoba, ona sprawia wrażenie takiej chimery, ale jest trudną. Bardzo konkretna. Tak. I ona mówi, no ale ty nic z tego nie napiszesz, to wiesz o tym, że to nie wolno. I ja mówię, no jak nie wolno, no ja się właśnie spotkałem i rzeczywiście konsekwentnie, ja nic nie, no, ona nie, to ja nie mówiłam do książki, nie. Ja już wszystko, bo ona ma takie, ja już wszystko powiedziałam, ja już nie jestem aktorką w ogóle, to już wykluczone. Ona mówi, pani Maja powiedziała, no musisz to wszystko sam napisać. No to, i rzeczywiście ten tekst o Maji Komorowskiej jest zupełnie inny, bo musiałam sam napisać. A zależało mi, żeby była Maja Komorowska, bo ona rzeczywiście nie udziela już w ogóle wywiadów. No więc no, zobaczycie państwo, co z tego wyszło. A czytała to potem pani jedną, Maja? Nie, ten Maja jest jedną z najżyczliwszych, z najlepszych osób, jakie w ogóle poznałam. Tak, jest też. Nie bywała, ale ja miałam taką z nią historię, że ja przygotowywałam egzamin z prozy ze studentami na pierwszym roku, Maja z trzecim rokiem robiła wesele. Moja proza cicha, spokojna, po kolei mówią, a Maja robiła sceny, podgotowywała, że na korytarzu z muzyką oni szaleli. No i oni do egzaminu się szykują, my do egzaminu. Ja w ogóle nie słyszę, co moi mówią, a zależy mi na tym, żeby jak najlepiej wypadli. W związku z tym wypadłam ze swoich drzwi i na drugi korytarz, na drugi koniec korytarza idę. Robię znaki do Mai, ona zatrzymuje magnetofon i ja mówię, Maja, błagam cię, ja nie słyszę, co moi studenci mówią, a my mamy jutro egzamin. Ona mówi, dobrze, w porządku, proszę bardzo, ja mogę w ogóle nie robić tego egzaminu, może nie być tego wesela, proszę, trzeci rok nie istnieje. Bardzo proszę. Więc jest, walczę o swoich, ale jest po prostu, odegrała monodram, że po prostu odbieram tym dzieciom szansę, po czym oczywiście miała fantastyczny egzamin. Ale skąd się w ogóle, dlaczego ona się zgodziła ze mną spotkać, bo to było też, ja podziwiając zawsze Maję Komorowską, z 5 lat temu napisałam o niej do Tygodnika Powszechnego, taki esej, nie znając, no po prostu napisałam jakby taką opowieść o aktorstwie Maji Komorowskiej i po kilku miesiącach, ja pamiętam, wychodziłem akurat z domu, telefon dzwoni, i w ogóle nie ma dzień dobry czy tam coś, tylko mówię tak, no słuchaj, ty mnie tak rozwibrowałeś, całe tak do środka, tak, ale tak to, co ty zrobiłeś, co pan zrobił, no ja to w ogóle to tak myślę, żeby zaadoptować albo się spotkać, a nie ma halo nawet, nie ma nic, po prostu taka nawijka, że tak powiem. I tak w końcu mówię tak, halo. Ja mówię, że halo. Mówi, no Komorowska mówi. A kto mówi? Ja mówię, że Łukasz. No wiem przecież, dziecko, że oni przecież załatwiali do ciebie telefon, przecież ja tak do tego Tygodnika dzwoniłem. No więc ty mnie tak rozwibrowałaś. Ja się z tobą teraz nie spotkam, bo mnie nogi bolą, ale my się jakoś tak umówimy, bo ja cię, no nie wiem, czy zaadoptować, czy mówi, no coś z tobą zrobić, bo to też nie może tak być, bo wiesz, bo o mnie to głupoty piszą. No ale to wiadomo, no nie umieją, no nie umieją pisać, no nie umieją tu pisać. Ty piszesz wspaniale i to był taki monolog, ja już też gdzieś szedłem, jakby, ale nie byłem w stanie w ogóle się wtrącić, bo to była taka logorea właściwie i potem, że nogi bolą i potem, że trzeba się modlić. Ona mówi, no martwimy się o lupę, no martwimy się, że my społeczeństwo chyba, no nie wiem skąd się, bo ja pięknie tam pisałem o tych jej rolach, no i ona to pamiętała, że ja ten tekst napisałem. Potem ze dwa razy spotkaliśmy się w życiu. No i zresztą ona jest bardzo zadowolona. Pani Maja Komorowska napisała mi bardzo ładny taki liścik nawet, więc a ten tekst ostateczny z nią konsultowałeś? Czy tak, już... tak. No to ciężka to była praca. Wielokrotnie. Tak, jedna z najcięższych autoryzacji, to trzeba powiedzieć.
Proszę Panią, ja jestem jeleniogórzanką od urodzenia i mieszkałam koło teatru naszego jeleniogórskiego, Cypriana Kamila Norwida. Nie wiem, tam zadam Pani pytanie, bo to są takie wspomnienia, jak chodziłam jeszcze do szkoły, także pamiętam taką niewysoką dziewczynkę w trenach Kochanowskiego. Reżyserem był Adam Hanuszkiewicz. Wydawało mi się, że to pani była na scenach naszego teatru. Tak? Super. No to cieszę się, że pani przyjechała do nas po tylu latach. To bardzo dziękuję. Myśmy, to bardzo miłe, że pani była na tym przedstawieniu i pamięta. Myśmy, super, myśmy robili z Hanuszkiewiczem tak zwane desanty. Właśnie przyjeżdżaliśmy po południu, montowane była dekoracja, graliśmy w nocy, wyjeżdżaliśmy. To były tak zwane desanty, a mnie w zespole koledzy po tych trenach nazwali upiór wdzięku. Bo ja się, jeszcze jest bardzo ładna anegdota, jak Hanuszkiewicz miał taki zwyczaj, że zapraszał szkoły, licea zapraszał, żebyśmy się z publicznością. Hanuszkiewicz. Znając Adama, to na pewno. Masz pięknie mówić. I zapraszał na próby generalne, jeszcze żeby coś poprawić, coś w zależności od tego, jak ta młodzież reaguje. I przedstawienie Treny, w którym zresztą miałam przyjemność być na scenie z Ireną Eichlerówną, która kłóciła się z Hanuszkiewiczem, który ma zostać na scenie w Snopie Światła. I on mówił do niej, klęczał i mówi, ja będę przed panią klęczał. Pani Leno, niech pani widzi, niech pani zobaczy, dyrektor Teatru Narodowego klęczy przed panią. Ona się zwraca i mówi, panie Adamie, nie tacy dyrektorzy jak pan przede mną klęczeli. A spojrzała na mnie i mówi, mała może leżeć. To było tak, że ja wychodziłam, tańczyłam taką suitę baletową, po czym śmierć Bożena Kociołkowska, prima ballerina Teatru Wielkiego, mnie zabijała. Chodakowska Czarny Anioł śpiewała, Malec znosił mnie ze sceny, ważył mnie codziennie, w bufecie nie dawali mi ciastek. I Hanuszkiewicz płakał nad losem córki i znowu mu się ukazywałam. I na właśnie tej próbie generalnej z liceum, kiedy po raz czwarty wyszłam, z pierwszego rzędu usłyszałam takie, kurwa, dobić jej nie można. Ja przeleciałam z kulisy w kulisę, bo tak mi się śmiać chciało, że nie byłam w stanie. A czy podobne sytuacje zdarzają się pani teraz jako pani reżyser Krakowiaków i Górali z dużo większą chmarą ludzi, bo to ze 180 osób, tak? 150 osób, chóru, 38. Nie, to było 250 osób na scenie, 248 na widowni, tak, bo to robiliśmy przedstawienie w Teatrze Wielkim na 250, włączyliśmy się w obchody Teatru Bogusławskiego. I 250 osób na scenie, orkiestra 37 osób i 248 na... Jak pani nad nimi panowała? Podobno jak krakowiacy i górale skakali, to żyrandole na salach redutowych tak się bujały. To niezwykłe, ale rzeczywiście, bo to jest znalezienie się nagle po drugiej stronie już nie jako aktor, tylko jako reżyser. Także na to się patrzy już kompletnie inaczej. Już, pierwsza taka duża praca? Nie, druga moja reżyseria. Pierwsza dwa lata temu robiłam też w Teatrze Wielkim impresję, przedstawienie na podstawie Brzechwy. I to była moja druga praca i w czerwcu robimy w 2017 roku Sen Nocy Letniej. Także... A oprócz tego, nie wiem jak często to się zdarza i to chyba chciałabym, jeśli nie ma pytań, to chyba musielibyśmy kończyć, choćby ze względu na to, żeby pani mogła spokojnie coś zjeść i potem pójść do kina.
Pani jest autorką i prowadzącą warsztaty o pięknym tytule, którym bym chciała właściwie zakończyć to nasze spotkanie, czyli Bądź sobą w najlepszy sposób, tak? W najlepszym wydaniu. Przepraszam, tak, w najlepszym wydaniu, najlepszym tak napaskrałam, że nie tak. potrafię odczytać. Nie, tak. Wpadłam na pomysł tych warsztatów. Ja zawsze lubiłam psychologię. Mieszkałam ponad 16 lat w Stanach, gdzie właściwie nie wypada co jakiś czas nie kontaktować się z psychologiem. I traktuje się to tam tak normalnie jak chodzenie do dentysty. I uważam, że gdyby każdy z nas chodził raz na pół roku na taki reset, wszyscy bylibyśmy mniej znerwicowani i lepsi dla siebie. Ale i interesując się tym wszystkim, zobaczyłam, że bardzo dużo z pracy aktorskiej, naszej pracy, w emocjach, w budowaniu pewnych emocji, w umiejętnościach też mówienia do ludzi, jesteśmy, oczywiście ubierając to w pewną ramę, w pewne formy, jesteśmy sobą. Ludzie mają naprawdę duże kłopoty z wystąpieniami publicznymi, z przyznaniem się do tego przed samym sobą, co mają ładne, co należy schować, jak należy co pokazać, jak mówić do ludzi, jak się nie bać wystąpień publicznych i siebie. I zaczęłam to robić i zaczęło mi to sprawiać dużą satysfakcję i miałam bardzo duży, dobry odzew od ludzi. Pojedyncze robię zajęcia dla ludzi oraz czasami dla firm, dla dużych korporacji. I mam w tym wielką frajdę. Dlatego, że przychodzą dziewczyny w różnym wieku, bo to są młode dziewczyny, które na przykład zaczynają pracę i są to panie no, tuż przed emeryturą. I żeby się otworzyć, bo wszyscy jak się spotykamy w windzie czy na korytarzu, nie mamy kłopotów z tak zwanym small talkiem. Jeżeli mamy odwagę powiedzieć, to już się tak wewnętrzamy, że właściwie bebechy kładziemy na stół. A nie ma zachowanej tej równowagi, że bez bebechów mówimy o sobie i mamy coś ciekawego do powiedzenia. I jak się znajdzie ten środek i da się poczucie bezpieczeństwa, to okazuje się, że ludzie naprawdę są bardzo interesujący i chcą być życzliwi i fajni dla innych, tylko nikt im nigdy nie powiedział, jak to się robi. Zatem bądźmy sobą w najlepszym wydaniu. Bardzo, bardzo dziękuję pani, panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.